Poza automatyczną dokumentacją wsadu, po każdym cyklu należy przeprowadzić procedurę zwolnienia. Można w tym celu skorzystać z papierowego formularza lub z oprogramowania takiego jak MelaTrace. Intuicyjna obsługa i kompletna dokumentacja procesu dekontaminacji zapewniona przez MelaTrace sprawia, że jest to znakomite rozwiązanie do tego rodzaju zadań. Szablon dokumentu zwolnienia znajduje się na ostatnich stronach instrukcji użytkownika. Po zakończeniu programu należy odnotować numer pracownika, numer wsadu, codziennie rozpoczynający się od 1, datę zwolnienia i nazwę programu. Informacje o pomyślnym zakończeniu procesu można odczytać na wyświetlaczu MelaTerm 10 i odpowiednio udokumentować. Po przeprowadzeniu kontroli wzrokowej narzędzi zwolnienie wsadu potwierdza się podpisem. Wszelkie nieprawidłowości lub błędy urządzenia odnotowywane są w polu Uwagi. Przepisy nakładają obowiązek udokumentowania odpowiedniego reprocesowania narzędzi. Prosimy o przestrzeganie przewidzianych prawnie okresów przechowywania dokumentów dla protokołów dotyczących wsadu i zwolnienia wsadu.